Tak, moi drodzy, ja tylko na chwilę, na szybko, tak z biegu, z marszu, że tak powiem. Dzień zaczął się kiepsko, ponieważ jakieś cholerstwo mi się przypałętało do na wargę. Ogroziło mnie i już się bałam, że nie będę miała zabiegu. Że nie będę miała zabiegu i będę miała odłożony. No bo opryszczka to też jakaś tam bakteria i nie każdy lekarz chce. Z racji tego, że to powiedzmy sobie, no jest na plecach, więc jako takiego zagrożenia nie było. Pan doktor podjął się wycięcia. Mniej więcej 1,5 godziny siedziałam w gabinecie, w sali, znaczy się zabiegowej. Także 2 tygodnie szwy. Jutro idę na zmianę opatrunku. Zobaczymy też, jak to się w ogóle będzie goiło. Jeżeli będzie wszystko dobrze, wycinek poszedł oczywiście do badań. Zobaczymy też, co tam ciekawego się pod tym kryje. Miejmy nadzieję, że nie będzie nic, widzicie, takiego złego. Nie mam się jak ustawić, powiem wam, bo tak jest ciemno w domu, ale jakoś do domu przyjechałam po tym znieczuleniu, chociaż powiem wam, że trochę mi się we łbie kręciło. No ale dałam radę. Także 2 tygodnie, za 2 tygodnie przy dobrych wiatrach zdjęcie szwów. I co jeszcze? Ja już, tak, paczka do Natalii poszła, paczka do drugiej Natalii też poszła i jeszcze mi zostaje jedna paczka na jutro. Jeżeli będę się czuła w miarę na siłach, to po prostu jutro tą paczkę dostarczę również. Ale to będzie też zależało, jak się będę czuła, jaka będzie pogoda i tak dalej, i tak dalej. Także, no. Także tyle chciałam tylko powiedzieć, że jestem, że żyję, że mam się dobrze. Mam nadzieję, że dzisiejszą noc jakoś przetrwam, chociaż powiem wam, że niestety znieczulenie, które miałam podane, myślałam, że ducha wyzionę. Na szczęście było na tyle dobre, że po prostu nie czułam nic. Oczywiście ja z tego pana jestem bardzo zadowolona, ponieważ już mnie raz ciachał, więc wiecie, jakoś tam zaufanie do niego mam. Także mam nadzieję, że mówię, noc przetrwam, chociaż czuję, że już mnie tam zaczyna coś ściągać. I najgorsze, że to jest na plecach i nie można spać na plecach. Bo to jest w takim kiepskim miejscu, że po prostu, no. Zresztą prowadzenie samochodu, powiem wam, że również nie było za wygodne, bo musiałam być pocholona do przodu, żeby nie opierać się plecami. No wiadomo, za kilka dni to wszystko jakoś ustanie i już będzie, wiecie, spoko, luzik, będzie lepiej, ale dzisiaj to wszystko jest jeszcze takie świeże. No. A w ogóle ciemno, słuchajcie, ciemno, mgliście. Jechało się fatalnie. Także no. Dobra, ja wam już nie zawracam głowy. Tak jak mówię, chciałam tylko się odezwać, bo wczoraj nie było żadnego vloga. Chociaż zaczynałam, montowałam, już miało pójść, ale tak jak. A nie, ja wam nie mówiłam, bo wczoraj jak przyjechałam wieczorem do domu po 19, po prostu padłam jak mucha. Padłam jak mucha i to chyba były już nerwy. Od 4 na nogach, także to już tak się, wiecie. Niestety wszystko kumulowało. Także mam nadzieję, że dzisiaj, no bez tabletek przeciwbólowych na pewno się nie obejdzie, bo ja już to czuję tam, że to tam wszystko schodzi, wiecie, te znieczulenie i tak dalej, ale postaram się tak długo, jak będę mogła, to bez jakiegokolwiek asekurowania się lekami. Oczywiście, tak jak mówię, jak dam radę, to dam radę, jak nie, to tabletę trzeba będzie jakąś wziąć. I cóż. A, jeszcze chciałam tylko nadmienić, póki już jestem, odnośnie nie rozdania, tylko tego wyniku, znaczy konkursu mikołajkowego, jak i rozdań. Proszę naprawdę o czytanie punktów, które mieszczą się pod filmikiem. Ja się staram zawsze pisać zasady konkursu. Jeżeli ktoś, przypuśćmy, nie wygra, to no zachęcam Was do brania udziału w innych konkursach, w innych rozdaniach. I to nie jest tak, że jeżeli ja wylosowałam jakieś osoby, to wylosuję kolejne, bo na przykład dana osoba nie wygrała. No sorry, to nie na tym rzecz polega.
Także proszę się mi tutaj nie obrażać, jeżeli ktoś nie wygrał, no bo brało udział jednak ponad 100, chyba 40 czy 50 osób, więc no słuchajcie, siłą rzeczy nie jestem w stanie wylosować wszystkich osób, tym bardziej, że były 3 osoby do rozlosowania. Więc no tak jak mówię, czasami się ma szczęście w tym konkursie, czasami w tamtym, czasami w żadnym, bo różnie to bywa. Także zapraszam i zachęcam do brania udziału w innych konkursach, rozdaniach, bo jeszcze nie raz takie coś się pojawi u mnie na kanale. Także no. I pytanie, chociaż jeżeli ktoś nie chce słuchać filmiku o zasadach i tak dalej, czy co jest do wygrania i w ogóle, to chociaż przeczytajcie, wiecie, pod filmikiem, to naprawdę nie zajmuje dużo czasu, a pytanie się w międzyczasie, już nie będę mówiła o co, bo to już po prostu, wiecie, szkoda słów. Także dobra, ja nie przedłużam, idę napić się czegoś ciepłego i my widzimy się już w środę, na pewno będzie vlog. Pozdrawiam.